szybko, do rzeczy i na temat. Ponieważ mam bardzo mało czasu, to dzisiaj się nie będę rozwlekał. Przejdę od razu do sedna sprawy. Zdarzyła mi się taka sytuacja, która mnie zaskoczyła znienacka. Jeden z moich znajomych wpadł na genialny pomysł. Postanowił przemyśleć sprawę nocą. To znaczy, on już tę sprawę przemyślał 17 lub 74 razy i za każdym razem efekt był taki sam, że gówno z tego wyszło, ale tym razem postanowił przemyśleć to dokładnie i wyciągnąć wniosek. Kochani, informuję was, że jeżeli wpadniesz na pomysł, żeby coś przemyśleć po raz kolejny, to proponuję ci, weź sobie drewniany młotek, walnij się w czoło, efekt może być troszkę lepszy. Czemu? Z prostego powodu. Bo jak mawia mój największy, guru Albert Einstein, nie da się rozwiązać problemu przy użyciu myślenia, które ten problem stworzyło. Jeżeli już 7 razy przemyślałeś problem i nic z tego nie wyszło, to kolejne przemyślenie problemu doprowadzi do tego samego efektu. Czyli, że znowu gówno z tego wyjdzie. I dlatego żadne myślenie nie prowadzi do rozwiązania. Czemu? Ponieważ jeżeli robię po raz kolejny to samo, to mam taki sam efekt. Żeby myślenie miało jakikolwiek sens, to mam dołożyć nowy element do tego myślenia. Czyli ma się albo A, coś nowego wydarzyć, coś zupełnie nowego, co zmienia sytuację, a jeżeli sytuacja została zmieniona, to już zupełnie inaczej wygląda. To myślę o nowej sytuacji, a nie o tej samej. Lub B, ktoś ma mi podpowiedzieć, podsunąć, poddać jakąś nową myśl lub jakiś nowy punkt widzenia. Czyli ja mogę znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, jeżeli wybiorę inny punkt widzenia. Jeżeli będę myślał po raz kolejny o tym samym, to wymyślę to samo gówno, które wymyśliłem tyle razy. Dlatego, kochani, najprostszym sposobem, bo sytuacja się tak łatwo nie zmienia, jak w kalejdoskopie, sytuacja zazwyczaj się ciągnie jak guma do rzucia, przyklejona do buta. I dlatego informuję was, że jeżeli coś przemyślałeś i nic z tego nie wyszło, to nie myśl jeszcze raz. To się skontaktuj z kimkolwiek. Skontaktuj się z terapeutą, skontaktuj się z filozofem, skontaktuj się z lekarzem, skontaktuj się z psychologiem, skontaktuj się z kobietą, skontaktuj się z żoną, skontaktuj się z głupkiem, z kimkolwiek się skontaktuj, niech on ci podsunie nowy punkt widzenia, ponieważ twój punkt widzenia jest tyle sam warty, co twoje myślenie, które ci nie daje rezultatu. I dlatego myślę, że pojawi się chociaż jedna osoba, która zrozumie, że ten film jest właśnie do niej. O! Przemyśl to, przemyśl.